M70. It's an M70 category final, and Jaromir Buksa from Czech Republic, Luciano Bacci-Lieri from Italy, Jan Melinchok from Poland, Nils Nestor from Sweden, Jerzy Rosołowicz from Poland, Henik Stefan Jensen from Denmark, Zbigniew Gapski from Poland, Yves Levesur from France, representing trzecią lokatę w konkursie, a przypomnijmy, prowadzi Marek Wideł. Polaków rozdziela Niemiec Martin Tripstein. A to Grek Christos Ksitsopoulos w swojej pierwszej próbie. A na czele biegu Irlandczyk Joe Gold i Peteris Arends, Łotysz. Spoczął się konkurs w skoku łotyczce, tam mamy ta próba Polaka, zaraz zobaczymy, czy będzie dalej niż w pierwszym podejściu. Przypomnijmy, Polak w pierwszej próbie miał 2, poprawił swój rezultat, tym bardziej, że blisko jest ten Niemiec, Tripstein. Jeszcze daleko do końca tego konkursu. And new leader this competition, Jordi Bedmar Pascual from Spain on the lead, and ależ mocno pracują tutaj obaj. Joe Gold and Peteris Arends. Joe Gold from Ireland, new European indoor champion. Silver medal goes to Peteris Arends from Latvia. Niezwykle ciekawy i emocjonujący finisz tego biegu. Przypominam, jest to kategoria M70. Yves Levasseur from France, third place, bronze medal. Wspierają mocno, kibicują swoim rodakom. Kolejni zawodnicy docierają do mety. Przypomnijmy, jest to kategoria M70. A w konkursie jest kokotyczce, poprzeczka na wysokości 100. Jeden z naszych reprezentantów, Zdzisław Włodarczyk, już niestety odpadł z rywalizacji za moment. Ladies and gentlemen, the next medal ceremony is for 1500 meters men's 70 category. Vice President of European Masters Athletics. The
bronze medal goes to Yves Levasseur, representing France. The silver medal goes to Peteris Arens, representing Latvia. The gold medal goes to Joe Gao, representing Ireland. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Republic of Ireland. Ladies and gentlemen, all medalists waiting for the medal ceremony, please come backstage to the medal ceremony waiting room. All medalists waiting for medal ceremony, please come to the backstage waiting room.